Siemanko, siemanko, z tej strony Gryfciu, witam cię w kolejnym odcinku z Kronik Myrtany Archolos. No słuchaj, musimy tak, iść do Kardena, oddać mu tą misję z oczyszczeniem brzegu i przy okazji może sprzedać mu rzeczy, które mamy. I co tam, pazury chyba? Chociaż nie pamiętam, czy to u Kardena, czy u tego drugiego, u Markusa. Chyba Markusa. Markusa? Dobrze mówię? Chyba Markusa, nie? Jak mi się... Mam dziurę, uwaga. O kurwa, co tu się wydarzyło? Ale się wystraszyłem. Felix, ale ja nie chcę się na tobie fokusować. Chcę ci pomóc. No kurna. Jedna cholerna bestia. Dobra, mniej. Dawaj tą polną bestię tu. Jedna cholerna łatwo. Bestia mniej. O, i rzeczy z nich już możemy wziąć. To dostanę za to, że ci pomogłem. Co? Panie kolego? Felix? Co dostanę za to, że ci pomogłem? Co słychać? Zostaw mnie. Rozpraszasz mnie. A to był po prostu jakiś taki evencik, tak? Że sobie... Aha, okej. Okay. Okej. Okay. Dobra i to. A, tutaj nic nie... No tak, bo myśmy to już ścinali przecież. Się nie zrespiło. Na nowo. No, z drugiej strony trochę szkoda, no ale... Kurna, gdzie ja poszedłem? Przecież jest noc, jego tu nie ma. Jak jestem głupi. Czemu ja to robię sobie cały czas? Dobrze wiem, że on w nocy idzie tam do obozowiska. Ale z drugiej strony pomogłem przynajmniej tym sposobem temu ziomkowi tutaj. No coś za coś, no. Coś za coś. No dobra, tam się przemieścimy przynajmniej szybciutko, więc tu nie ma problemu. Tak to szedłem naokoła, tak sobie pyknę tędy i będzie też dobrze. A czy nasz wuj jest tutaj? No nie ma go, nie? Bo on sobie poszedł w pizdu. Przecież on poszedł do miasta. Ale tam go też nie było, więc nie wiem o co chodzi. O, możemy zrobić. Rzepa i miód. No dobra, zróbmy jedno chociaż. Ryb mamy, więc zróbmy. Czego brakuje? Smażone mięso ścierwojada, czyli trzeba usmażyć mięsa. Grzyby można zrobić. Ryb nam brakuje. Nalewka malinowa. Ale tylko jeden czysty spirytus mamy, to trochę szkoda. Cynamon jest potrzebny. O, konfitury z jagód możemy zrobić. Nice. Zawsze do sprzedania będzie po jednej, nie? Ciemnych grzybów tu brakuje. Te sobie wrzucimy. Choć nie wiem, czy to dobrze, że je zrobiłem, no ale pomijmy. O, jeszcze flaczki są do zrobienia. Dobra. Flaczki, mirt, rzeczny. Powiem wam, że im więcej mamy tych przepisów, tym lepiej, nie? Zdecydowanie. Przynajmniej tym sposobem możemy sobie tego żarcia narobić dużo. O, i zapiekankę można zrobić znowu. Zróbmy. Coś jeszcze tutaj widzę, co będzie na zielono. Tu brakuje jaja, ścierwojada i miodu. Tu brakuje mięsa, dowolne mięso. Dowolne mięso. A czy my mamy jakieś mięso do usmażenia, tak się zastanawiam? Mięso ścierwojada. Mięso dzika. Mięso trola. I mamy co nieco tam. O, smażone mięso ścierwojada. Pyk. Proszę bardzo. Już nic, nic. Cynamon. No już nic, dobra. To, ale to i tak żeśmy dużo zdobyli, nie? Tym sposobem. I tak, żeśmy dużo zrobili i tak. Podejdźmy sobie na górę do Albina, do chaty. I sprzedajmy tamtej... Jean? Jim? Nie pamiętam, jak ona się nazywała. Tej kucharce generalnie. Tej kucharce. I zawsze to jakieś tam parę tego złota będziemy mieć. 5, 10, 20, 50. Wiecie, mieć, a nie mieć, lepiej mieć. Wiadomo, o co chodzi. A jej tu nie ma. No to jest mały problem. Czy z worków Albina coś jeszcze można w ogóle... Nie, bo tutaj już wszystko żeśmy ogarnęli. Chyba, że ona na górze śpi. Ja już nie pamiętam, gdzie ona była. Jill. Ej, ty. Przedaj. O kurna, ile rzeczy? 55.
Już się pogubiłem w matematyce, ale jakieś 95. 100. 120. 140 zł. W sumie mamy już 300. Przypominam, że jeszcze dwa odcinki temu mieliśmy 20. Więc idzie nam naprawdę dobrze, jeśli chodzi o zbieranie tego wszystkiego. Podoba mi się to. Idźmy jeszcze oddać tą misję, zobaczymy, co wtedy się wydarzy. I czy my będziemy mieć jeszcze coś u nich, żeby podrasować się? To mnie zastanawia. Harden. Hej, ty. Długo się będziesz zbierał? Topielce nie powinny już zagrażać mieszkańcom. Udało ci się wybić wszystkie bestie? Topielce uwiły sobie parę gniazd na wybrzeżu. Wszystkie jaja zniszczyłem. Co mogę powiedzieć więcej? Dobra robota. Wyświadczyłeś nam wszystkim ogromną przysługę. Nie ma sprawy. W nagrodę weź tę garść ziół. Zebrałem je podczas ostatniego patrolu. Może ci się do czegoś przydadzą. A złoto? Goblin, smoczy korzeń, zębat... No to nieźle w sumie. Nie najgorzej. Kurę dzika mam do sprzedania. O, 15, no nie jest najgorzej. W takim razie zobaczymy. To tu łuk i zręczność, to nie. Nauczysz. Czy coś o polowaniu jeszcze mogę? Pozyskiwanie sadła i skóry gadów. A, drogie to jak cholera. No, ale z drugiej strony, czy jest lepszy sposób na zdobywanie tych rzeczy, aniżeli, znaczy na zdobywanie w ogóle siana, aniżeli w ten sposób? No nie wiem, szczerze mówiąc, no nie wiem. I się zastanawiam, nie? Słuchajcie, w którą stronę pójść z tym tematem. No ale chyba trzeba będzie to ogarnąć, no. Nie wiem w ogóle, jaki maksymalny poziom jesteśmy w stanie tutaj wbić. Żeby, wiecie, żeby nie przestrzelić, nie? Hej, ty. Harden, słuchaj. Pohandlujmy. Ma lagi może? Nie ma. Nikt nie ma lag, nie? Nikt nie ma lagi, to jest przykre. Tych toporów to nie chcę sprzedawać, bo to nie wiadomo, czy się nie przyda. Patrzę, co tu mogę jeszcze ewentualnie. Duchy to też bez sensu. I ogólnie mam tych jeszcze żądeł, pazurów, skór i tak dalej. Od cholery, tylko ja jemu nie mogę ich sprzedać. To mnie zastanawia. Kurwa, złoty puchar 53 kosztuje. A jeszcze te mieszki mam do otwarcia, no tak. Dobra, nauczmy się tego. Cóż. Jednego jak i drugiego. Skóry z gadów. Niektóre aspekty zdzierania skóry gadów są łatwiejsze, a inne trudniejsze niż w przypadku reszty zwierząt. No wtedy nie powiesz. Trudniej jest się przebić przez te łuski. Dlatego celuj pomiędzy nie, tam, gdzie są miękkie. Zrób nacięcie i zacznij zdzierać skórę. Na tym etapie robi się łatwiej, bo takie skóry są wytrzymałe i nie musisz być delikatny. Ale za to musisz włożyć w to dużo siły. Dobra, jeszcze sadło. Jak pozyskiwać sadło zwierzęce? Musisz zajrzeć pod skórę danego zwierzęcia. Całe szczęście znasz już podstawy, a przynajmniej powinieneś. Oddzielaj sadło od mięsa ostrym narzędziem. Pamiętaj, zanieczyszczony tłuszcz nie jest wiele wart, więc uważaj, żeby jakiś kłak futra się do niego nie dostał. No dobra, mogę dzięki. Cię już niczego nauczyć. Jesteś za dobry. No, a ten drugi? Markus, ty nie możesz czegoś nauczyć jeszcze, czy już też nic? Ej, ty. Ej, nic nie może. O, wszystko. 35, no dobra, no. Czału nie ma. A nie, on mnie tylko zręczności może uczyć. Czyli generalnie tutaj już zrobiłem wszystko, jeśli chodzi o łowiectwo. Mam jeszcze 8 punktów. 7 jakbym rozdał w zręczność, to będziemy mieć zręczność na 45. Poczekajcie, tylko ja sobie te mieszki może pootwieram. A tu gówno było w tych mieszkach. Ja myślałem, że to są mieszki na 100, a nie na 10. Dobra, no trudno. A co my jeszcze z srebrną bryłkę? Złotą bryłkę, złoty pierścień w ogóle, to są fajne rzeczy. Bardzo gruba ryba. Co ty gadasz? Hajsik z nich... Nie, dobra, tego się nie spodziewałem.
Tego się nie spodziewałem. Ten kołczan sobie też otworzymy, te strzały to już nie chcę będą u mnie. Jak patrzę, co tu jeszcze. Włókno cięciwy to nie, torebka pieprzu to nie ma co otwierać. Worek mąki, drewno do wyrobu broni. Patrzę, czy coś jeszcze tutaj powinniśmy sobie zrobić. Strzały, obuchy, mana. No to nie, no to to, co mam, jest najlepsze. Imo. Premia do maksów, tu premia do siły. Była premia do zręczności, to bym sobie chętnie wziął. Obuchy sobie zostawmy. O, i te są smocze korzenie z premią do siły. Ale z nich można zrobić, jeśli dobrze pamiętam, to z nich można zrobić miksturę siły, która daje więcej, nie? Dobrze ja kojarzę, czy nie bardzo? O kurwa, w ogóle smażone mięso trolla 150 daje. I fajnie. Naprawdę muszę przyznać, że sporo progresu żeśmy zrobili. Mimo wszystko, sporo progresu żeśmy zrobili. Więc git, git. No ale dobra, chyba trzeba iść w takim razie. Znaczy są dwie opcje. Albo idziemy w stronę miasta. Albo robimy jeszcze tą misję z tą bestią. Tylko ja nie wiem, czy jest... Kurna, zastanawiam się, szczerze mówiąc. Powiedziałbym, że okej, zróbmy, ale z drugiej strony sobie myślę, jeśli ja z tymi zielonymi ścierwojadami, które są po drodze od razu, ledwo sobie radzę, to jaki jest sens, żebym ja szedł dalej? Bo wiadomo, że sobie nie poradzę. Dobra, idźmy do miasta w takim razie. Zabierz mnie do miasta. Tak, zabierz mnie do miasta. Do portu, pod łaźnię, pod gildię kupiecką. No pod gildię miasta kupiecką. Archolos. Oczywiście. Tu nie pod gildię kupiecką, why not? W którym miejscu wylądowaliśmy? A, jesteśmy przy tym urzędzie imigracyjnym. Chodźcie do nas tam, w dupie z nimi. Witam. Siemano, panie Mati. Jak idzie praca? Nie mam czasu na rozmowy. Aha. I my do niego tematu na razie nie mamy. A chyba, że to nie do tego mieliśmy mieć jakiś temat. Nikogo innego nie ma, więc to musiało być do niego. Czego tam szukałeś? Oj, starej! A co? Erwald, Artur. Dobra, panie Artur. Co powinienem zrobić, by zostać obywatelem? O. Co powinienem zrobić, by zostać obywatelem miasta? Nie jesteś tutejszy? Możesz zapomnieć o zostaniu obywatelem. Matej w życiu ci nie wyda odpowiednich dokumentów. I bardzo dobrze. Co ty, co to? Co ty, pojbałcie? Jaki ham w ogóle? Ej, ten ty. Erwald, co on ma? A, co powinienem wiedzieć? I oni jakby nic mi nie są w stanie powiedzieć. Szkoda. Dobra, mamy ten pulpit na książki, więc tą książkę przeczytajmy. Zawsze to X-Peak. Gdyż będzie chciał, to se może cofnąć. I zatrzymać. Więc to mamy. Tak się zastanawiam. Gdzie nas jeszcze tutaj nie było? Na pewno są takie miejsca, gdzie nas nie było. Gdzie ja wchodzę w ogóle? Do jakiejś chaty czy jeszcze? O co tu chodzi? Obywatelka, robotnik. Co ty tam robisz? Obywatelka. Sprzątaczka. Aha. I to jest taka chata, no chata po prostu. Myślałem, że ten. Myślałem, że coś tutaj można załatwić. Jednak można. Pamiętam, że niewidzialny tam pisał o czeladniku, żeby nim zostać. Hej. O, bezdomny jakiś. Myślałem, że coś ciekawszego. I to jest dobry plan, żeby w tą stronę pójść. Już nie pamiętam szczegółów. Będę musiał sobie sprawdzić pod następny odcinek. I zobaczymy, co da się zrobić. Tak patrzę jeszcze, co... Nie masz tu czego szukać. A, czekaj. Gdzie ten ktoś jest? A, tu. A, bo to jego chata jest. Dobra. Kurde, ale ma... Tu jest bardzo dużo tych chat takich nieoskryptowanych. Jest jakaś książka. Książki. I myślałem, że wiecie, że coś tam więcej wyczytamy z tego, ale widzę, że... Widzę, że tu trzeba iść do konkretnych miejsc po prostu. Nie, że sobie będę chodził... Gdzie chcę i zawsze na coś trafię. Tylko, że trzeba będzie chodzić do konkretnych miejsc. Kurna.
Ale muszę przyznać, że naprawdę fajnie jest to zrobione. Pod tym kątem, że gdziekolwiek byśmy sobie nie poszli, nie to jest jakiś smaczek. Taki głupi, na jakiego wyglądasz. Tutaj jakieś browary. Oczywiście nie o takim smaczku chodziło mi. Bardziej o to, że są szachy. Dobrze wiedzieć w sumie. Tu obywatele wychodzą z domu. No najbardziej mi zależy na tym aktualnie, żebyśmy zostali puszczeni na górne piętra, w sensie do starego miasta. Tu nas chyba jeszcze nie było. Czy to jest dom magów ognia? Nie, to jest jakiś paladyn. Witaj. Witaj. Witaj, nieznajomy. O. Co cię sprowadziło do mnie, początkującego paladyna? Jeśli mogę spytać, co robisz na tej wyspie? Nie powinieneś walczyć na froncie z orkami? Jeszcze przyjdzie czas, kiedy mój miecz zgładzi tabuny tych bestii. Przysłano mnie tutaj z arcyważną misją. Misją? Wybacz, ale nie mogę ci zdradzić szczegółów. Powiedzmy, że szukam czegoś bardzo ważnego. Ważnego na tyle, że może odmienić losy wojny. No dobra, a co powiesz o paladynach? Co możesz mi powiedzieć o paladynach? Jesteśmy najlepszymi spośród wszystkich wojowników Inosa. Zajmujemy się ochroną jego kapłanów, magów ognia oraz walką z pomiotami Beliara. Gdyby nie nasze działania, wojna już dawno byłaby przegrana. Módl się do Inosa, by ciągle dawał nam siły. No dobra, a co możesz mi powiedzieć o królu? Co możesz mi powiedzieć o królu? Robar II jest mądrym władcą, którego rozkazy wypełniam z największą ochotą i dumą. Gdyby nie on, nie mielibyśmy szans w wojnie z orkami. Podczas swojego pobytu na Archolos dbam o to, by obywatele mówili o nim z należytym szacunkiem. To niesłychane, jak wielu tutejszych ośmiela się krytykować jego działania. Powiem wam, jak tak patrzę na jego tą fryzurę, to... No nie widzę tam tych włosów, które są zrobione, tylko bardziej wygląda na takiego Frankensteina i to, co on mówi, to tak trochę pasuje do tego. Biorąc pod uwagę, że o, musicie o królu mówić tylko dobrze, król jest mój, tylko mój, ja tylko w króla... Wiecie, o co chodzi? Jak życie? Tak, jak w przypadku każdego paladyna. Przepełnione łaską Inosa i wolą do walki z pomiotami Beliara. Chłopiec normalnym NPC-tem, nie? Jakby, nawet jakby nie był NPC-tem, to jest NPC-tem. Dosłownie. O, złoty puchar. U alchemiczny. Nie przejmuj się, ja się tylko rozejrzę. Co ty tu masz ciekawego? Kufer. Szynka. Skała krystaliczna. Jakieś inne rzeczy. Jabłko, korzeń. Dobra, słuchajcie. Jest misja. Bo on ma tu bardzo dużo rzeczy, w tym jabłek. Trzeba mu to wszystko pozabierać po prostu. Jemu się już nie przyda raczej. Ale mi na pewno. Zastanawiam się, czy ja tu w ogóle muszę się skradać, tak szczerze mówiąc, ale... O, i nosa sobie dupniemy, proszę bardzo. Skała krystaliczna, kwarc, siarka. Cyk, pyk. Pięknie, piękna sprawa. Serszyna. No, myślałem, że jeszcze mogę zgarnąć ten puchar, no szkoda. Czy tutaj coś jest? A tu jest wejście jeszcze na górę w ogóle. Tylko obawiam się, że tutaj na górze będzie jakiś jego służący czy coś. O właśnie. A nie, to mag ognia jest, o kurwa. To jeszcze lepiej. Dobra, to na chillku. Jak on śpi, to teraz my włazimy. Teraz tak. Ekstrakt. Fala ognia. Byleby nie przyuważył, nie? Byleby nas nie przyuważył. To jest najważniejsze. Złoty innos. Złoty puchar. Cyk, pyk. Dobrze. Okej. Okay. Mamy kufer. I przed kufrem sobie zapiszemy, bo ja wiem, że to się może źle skończyć. Więc tak. Lewa. Lewa. Prawa, lewa, lewa. Lewa, lewa, prawa, lewa, prawa. Jest git, tylko żeby on nas teraz nie... Ten...
Nie usłyszał. Dobra. Ej, to się uda chyba. To się chyba uda. Jest git, idziemy na górę w takim razie jeszcze. Oj, zablokowałem się. Idziemy na górę, tutaj do magów ognia. Jest pulpit na książki. Bardzo chętnie sobie gwizdnę co nieco stąd. Tutaj mają też sen, ekstrakty mlecznicze. W środku coś jest, kolejny mag ognia. No ich będzie ciężko okraść. O, ciekawe, chłop stoi na tym, na stole. Regał na książki. Takiego regału na książki jeszcze nie widziałem tutaj. Ej, ale z niego nie dostaliśmy... Expa. A, bo to jest coś o alchemii, co już chyba wiemy. Może dlatego nie dostaliśmy expa. Szkoda. Pulpit na książki, cyk. Nie, ale się obłowiliśmy w tym odcinku, tak stwierdzam. Skrzyneczka, skórzany mieszek. Kurde, tu by trzeba było w nocy przyjść, słuchajcie. Hey, Inos z tobą. I z tobą, bracie. Kim jesteś? Kim jesteś? Czy barwy mojej szaty nic ci nie mówią, synu? Nie. Jestem skromnym sługą Inosa, a jeśli pytasz o moje śmiertelne imię, nazywam się Trimegisto. Znasz się na zaklęciach? Znasz się na zaklęciach? Inos w swej mądrości obdarzył mnie wiedzą, dzięki której zgłębiłem najwyższe kręgi magii. Jednak bez wiary moje zaklęcia byłyby niczym więcej jak kuglarskimi sztuczkami. Często z nich korzystasz? Nie używam zaklęć na co dzień, ale wiem, że gdybym poprosił, mój pan odpowiedziałby na moje wezwanie. Okej. Trudno jest zostać magiem? Trudno jest zostać magiem? Tylko wąskie grono nowicjuszy zostaje magami kręgu ognia. Zanim to jednak nastąpi, kandydaci muszą wykazać się trzema cnotami. Silną wiarą, głęboką mądrością i niezłomną wolą. Potem są poddawani długim i dokładnym próbom, podczas których sprawdzane są ich zdolności magiczne. A jeśli przez lata służby pokornie wypełniają wolę pana, mają szansę dostąpić zaszczytu noszenia szat takich jak te, które mam na sobie. O, czy ty jesteś arcymagiem? Jesteś arcymagiem? Z woli Inosa tak się stało. Ten tytuł to wielki dar, ale i równie wielka odpowiedzialność. Każdego dnia dziękuję panu za łaskę, jaką mnie obdarował i modlę się o siły, abym dalej mógł mu służyć u boku pozostałych członków Najwyższej Rady. No dobrze, dobrze, no... No okej, no. Jestem ciekaw w sumie, kim można tu zostać. W sensie, można zostać, jak rozumiem, tak, paladynem, strażnikiem miejskim, magiem ognia, czeladnikiem, magiem wody. I można zostać myśliwym. Kurna, dużo jest możliwości. Ale kim my byśmy chcieli zostać? To jest już inny temat zgoła, tak mi się wydaje. I zastanawiam się swoją drogą, w którą stronę powinniśmy pójść, tak? Wiecie, jakby finalnie, fabularnie w tym wszystkim. No bo z jednej strony, jakby wiecie, no jeśli chodzi o broń, to już w zasadzie obraliśmy ten temat, czyli miecz dwuręczny i łuki. I to jest to, z czym będziemy się pewnie parać. No ale zastanawiam się o jakichś takich, wiecie, o jakichś takich innych rzeczach, nie? Czyli właśnie jakichś profesji. Profesji. Też ten myśliwy brzmi w sumie nieźle, taki freelancer trochę w dzisiejszych czasach. Z tym, że no nie polujesz na zwierzynę, a na zlecenia, no i w sumie to na jedno wychodzi, w pewnym sensie. No, a co tutaj jest? Cmentarz chyba, co? Wuda, dobra, weźmy sobie tą wudę bez kreski. Jabłuszka, mleczko. Bardzo dużo rzeczy można znaleźć tak po prostu na ziemi, to jest po prostu piękne, nie? Bo nie musimy marnować czasu i zasobów, a w zasadzie bardziej zasobów. Czas to trochę nadal. O, a tu co to mamy? Mailor, siemano. Inosy, złote inosy dla każdego. Kup jednego, wygraj drugiego. Młody chłopcze, może chcesz wprowadzić odrobinę boskiej mocy naszego pana do swojego domu? Oferuję szeroki wybór posążków inosa na każdą kieszeń. Nie, ja nie mam pytań, nie mam domu. Nie mam domu. Dobra, nie mam domu. Nie mam domu. Nic nie szkodzi.
proszę się nie martwić. Posiadam sporo mniejszych figurek. Idealnych na każdą podróż. Ile sobie liczysz? Ile sobie liczysz za jedną figurkę? To już zależy od ich wielkości i materiału. Proszę, spójrz na moją ofertę. Pohandlujmy. Wow, złoty innostówek kosztuje. Brązowy 15, srebrny tyle. Czy mamy tylko złotego innosa? Za ile ja mogę go opylić? Ciekawości? Za 15. Nie, no dobra, to jest skam jak nic, nie? To jest skam jak nic. Zostawmy sobie na razie. Jeśli w twoim sercu jest innos, jeszcze wrócisz. Tak, tak, już wracam, no. Już wróciłem, widziałeś? U najemnicy. I kolejny paladyn. Jest też kaplica. Ale fajnie to zrobili, naprawdę. Jest mega klimatycznie, nie? Jest naprawdę mega klimatycznie. Natomiast słuchajcie, to tyle jeśli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Zostawcie jakiś komentarz. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to go zasubskrybujcie. Dziękuję wam za oglądanie i zapraszam was do kolejnych odcinków. Na razie, no i cześć!